Bogu Rodzica, Dziewiki i Syna, Maryjo, jak śpiewamy Królowo Polski, Maryjo, też Matko Kościoła pielgrzymującego, Ty, która dostrzegasz tajemnice ludzkich serc, wyczuwasz też ukryte piękno głębi ludzkiej duszy, której najgłębszym pragnieniem, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi, jest kochać i być pełnym nadziei. Szukamy tych skarbów na różnych drogach. Niektórzy szukają ich w ludziach, książkach, różnych ideach, podróżach. Trzeba, żebyśmy spotkali Boga na drodze naszego życia, żeby nas zawołał, dotknął, przebudził. Wreszcie, żeby to spotkanie nas nawróciło i żebyśmy zaczęli się naprawdę modlić. To, że Bóg mnie i Ciebie kocha, czasami jest rzeczywistością dla nas trudno dostępną, jak pisał brat Roger w jednym ze swoich listów. To jest fakt, ale to też nie jest wszystko. Święty Grzegorz z Nysy, autor IV wieku, pisał,
że my zmierzamy od jednego początku do następnego, zaczynając od nowa. Nawet w biegu codziennego dnia Pan umożliwia spotkanie pośród codzienności, można znaleźć tę świętą ziemię. W samym środku dnia znaleźć zwiastowanie, w którym ten jedyny wzywa mnie i Ciebie po imieniu. Tak jest na naszej drodze podążania szlakiem modlitwy i rozeznania. Tak jak niepokój odbiera nam siły życiowe i paraliżuje je, tak na tym szlaku otrzymujemy i rozwijamy cenne dary, które nie od razu też zauważamy. Ta nasza wieczorna modlitwa apelowa jest modlitwą z Tobą, Maryjo. Przyłączamy się do Twojej modlitwy za Kościół, modlitwy skutecznej, wpisującej się w Boży zamysł zgodnie z wolą Bożą. Albowiem wolą Bożą jest nasze uświęcenie, jak pisze święty Paweł. Nasze uświęcenie to znaczy, nie myślimy tylko o sobie, ale pragniemy coraz lepiej uczestniczyć w tej wspólnocie, w której Bogu podobało się uświęcić i zbawić ludzi, nie pojedynczo z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby go w prawdzie i jemu święcie służył. W szczepieniu Chrystusa solidaryzujemy się ze sobą, ręczymy za siebie wzajemnie i Bóg nas nie opuszcza. W tym kontekście myślimy dzisiaj o duszach znajdujących się w czyśćcu, potrzebujących naszej pomocy modlitewnej, szczególnie gdy są tutaj zgromadzone w jasnogórskiej Kanie wspólnoty modlitewne świętego ojca Pio. Tak, to jest dla nas bardzo ważna sprawa i one też nam mówią, że lepiej, żebyśmy tutaj na ziemi pokutowali za nasze grzechy. I nie tylko mówimy o duszach czyśćcowych, ale także modlimy się za te dusze. Potrzeba wspólnot dających możliwość głębszego zaangażowania w życie wiary i w życie religijne. Ale taką zasadniczą wspólnotą jest Kościół pielgrzymujący. Nie po to odzyskujemy nadzieję, żeby ją zatracić, ale żeby w niej wzrastać. Kiedy mówimy o nadziei, myślimy zawsze o przyszłości. Myślimy często z troską, dlatego że znamy naszą przeszłość i teraźniejszość. Żałujemy naszych niepowodzeń, klęsk, szczególnie dotyczących życia moralnego. Cieszymy się natomiast z tego, co napawa nas dumą, wiarą we własne siły i ufnością w opiekę Bożej opatrzności. To jest jakieś podłoże też naszej modlitwy. Pośród tych elementów niech znajduje się także i ten, że w teraźniejszości żyjemy z Bożą pomocą, jak najlepiej, na tyle, na ile potrafimy. Ludzie, którzy są bliscy nam, mogą dodać nam otuchy, mogą nas zachęcić, przysporzyć nam sił. Mogą też jednak zranić nasze serce. Mogą nami wstrząsnąć, mogą nas rozczarować. Miłość i cierpienie są nierzadko blisko bardzo siebie. Znany jest nam biblijny obraz spotkania Elżbiety z Tobą, Maryjo, i ten gest wyciągniętych dłoni. Wyciągnięcie rąk, podanie dłoni otwartej i przyjaznej zawsze oznacza, że może być następny etap, który będzie naznaczony miłością, że może się coś zmienić na lepsze. Dłoń bierze i daje, dłoń matki, opiekuńcza i troskliwa. Ale zanim taka się stała, musiała brać i dawać, czyli uczyć się miłości. Bóg nie chce, aby ona była symbolem bólu, ale żeby leczyła, żeby pomagała żyć. Dłoń kapłana, lekarza, wreszcie także polityka. To ważne narzędzie budzenia nadziei wynikającej z dialogu. Gdy u wielu umysł zacina się w sobie, a serce nie jest zdecydowane. Potrzeba nam nadziei płynącej z doświadczenia Twojej obecności, Maryjo, takiej, jaką posiadał sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, który w chwilach trudnych dla naszej ojczyzny tutaj na Jasnej Górze modlił się z głęboką ufnością. Widząc ograniczone środki i możliwości działania Kościoła
wierzył, że czego my nie zdołamy dokonać, to Ty, Maryjo, uczynisz. Potrzeba nam teraz takiego ewangelicznego zaufania i jednocześnie zaangażowania w umacnianie ducha Ewangelii w naszej Ojczyźnie. Dobra Matko, jesteś dla nas bardzo ważna. Chcemy to dzisiaj Ci powiedzieć. Nie wstydzimy się też słowa, że kochamy Cię, Maryjo. I dobra Matka nie jest nadopiekuńcza. Zauważa też moment, gdy dziecko jest dorosłe. Nie czyni go infantylnym, odbierając mu szansę na rozwój. Tak też i Ty, Maryjo, nie będąc obojętna na trudne doświadczenia swoich dzieci, uczysz, że to wszystko, co przynosi sobą życie, nie może zaciśniać ust i zaciskać pięści, nie może zawężać serc, nie może zniechęcać, czy stać się motywem budzenia wątpliwości, przyczyną niewiary. Ale właśnie to powinno stanowić element, który nie tyle oddala od Boga, co rodzi pragnienie Jego bliskości. Mamy do przejścia własną drogę, żeby zauważyć swoje błędy, żeby doświadczyć w sobie złych rzeczy i odciąć się od nich. Nie chodzi przecież o to tylko, abyśmy dobrze się czuli, czy wszystko mieli, ale pośród różnorodnych doświadczeń przede wszystkim szukali Jezusa i wraz z Nim, jednocząc to w sobie, zrealizowali Boży zamiar w naszym życiu. Maryjo, prowadzisz nas, abyśmy nie tylko patrzyli po ludzku na sytuacje i ludzi, których spotykamy, ale dostrzegali we wszystkim działanie Bożej opatrzności. Modlimy się za ludzi młodych, odwagę wyruszenia ku kapłaństwu lub wyboru życia zakonnego, zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Może niektórzy pozostają na tej drodze bez najbliższej osoby, ale niech ich życie będzie skierowane zawsze ku Bogu i ku innym w Chrystusie. Wreszcie nadzieja odnosi nas do przyszłości. Jednak naszą nadzieją jest Chrystus pośród nas. Ty nam to mówisz i nam to wskazujesz, Jego osoba. To, co dla nas zrobił, jest naszą nadzieją. Jeszcze nie wszystko się zrealizowało, ale to, co jest jej zasadniczą treścią, już znalazło swoje wypełnienie. To też czuwamy przed Twoją ikoną, nie po to, żeby delektować się tym, co mamy, ale żyć tą nadzieją, która przepełnia nasze serca i zobowiązuje nas do jeszcze większego zaangażowania w życie Kościoła. Maryjo, prowadź nas do Jezusa. Maryjo, z Jezusem prowadź nas do Ojca. Amen. Bóg zapłać ojcu biskupowi Łukaszowi Buzunowi z diecezji kaliskiej za dzisiejsze rozważania apelowe, obecność świętych relikwii ojca Pio na ołtarzu Matki Bożej, a jest to rękawica, którą nosił święty ojciec Pio, przypomina nam o tym, że dziś nocne czuwanie poprowadzą grupy ojca Pio. Wśród pielgrzymów, którzy stoją dzisiaj, Mario, w godzinie apelu jasnogórskiego, są pielgrzymi z Kiernozia, z diecezji łowickiej, pielgrzymi z Łowicza, z Warszawy, z Olkusza, z miejscowości Dłutów i Zelów, z Wolsztyna, Chrzanowa i okolic, z miejscowości Bóg, z Wilamowa, Przysierska, ze Żnina, pielgrzymi z Kątów Wrocławskich, z Wałbrzycha oraz z Wrocławia, z Poznania, z parafii świętego Andrzeja Boboli. Obecni są wśród nas także pielgrzymi z Gdańska, z duszpasterstwa Policji. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, z doroczną pielgrzymką oblężenia mężczyzn, którzy modlą się razem z nami, będąc przed jasnogórskim szczytem, pragniemy jak każdego dnia naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Ojca Świętego Franciszka, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski,
Polecamy obecnych wśród nas księży biskupów, na czele z księdzem arcybiskupem Wacławem Depo, który dzisiaj przeżywa swoje imieniny. Prosimy w intencji księdza biskupa Radosława Orchowicza, księdza biskupa Józefa Szomockiego, ojca biskupa Łukasza Buzuna. Polecamy cały nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Prosimy za jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy wszystkie zakony franciszkańskie. Prosimy w intencji naszej ojczyzny, wszystkich rządzących. Pamiętamy o wszystkich powodzianach. Prosimy Mario dla nich o łaskę nadziei, wiary, umocnienia w tym niełatwym doświadczeniu. Polecamy wszystkie służby mundurowe, wszystkich ochotników, którzy spieszą z pomocą tym, którzy potrzebują pomocy. Pamiętamy o osobach chorych i cierpiących. Wspólnie razem odmawiamy tajemnicę radosną różańca świętego, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zaprowadź nas do domu miłosierdzia i odpuść nam wszystkie grzechy, które najbardziej
Jak co roku przedstawiciele inicjatywy modlitewnej oblężenia mężczyzn złożą akt zawierzenia. Nasza Matko, jako przedstawiciele wspólnot męskich stoimy przed Tobą i pragniemy odnowić jasnogórskie śluby mężczyzn. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Królowo Polski, przyrzekamy. Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec daru łaski w naszych rodzinach jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas trwał w łasce uświęcającej i żył bez grzechu ciężkiego. Królowo Polski, przyrzekamy. Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka poczętego, równie mężnie jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Królowo Polski, przyrzekamy. Matko Chrystusowa i Domie Boży, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przez bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Królowo Polski, przyrzekamy. Zwierciadło sprawiedliwości, przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Królowo Polski, przyrzekamy. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Królowo Polski, Królowo Polski, ponawiamy śluby ojców naszych i przyrzekamy umacniać i szerzyć w sercach naszych cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. Królowo Polski, przyrzekamy. Duchu Święty, umocnij naszą męskość, wzmocnij naszą odwagę, byśmy na wzór świętego Józefa brali odpowiedzialność za tych, których Bóg powierzył naszej opiece, byśmy prowadzili ich do Boga, chronili i zaopatrywali. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
obecnych wśród nas, księży biskupów, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Pamięć i macierzyńska troska Kościoła wskazuje nam dzisiaj na postać świętego Wacława, króla czeskiego męczennika. Miał zaledwie 22 lata, jak zginął przy kościele po modlitwie zanoszonej do Boga w intencji swojego brata zabójcy. Mijają pokolenia. Chrześcijaństwo wypłowiało na tamtej ziemi, z której wzięliśmy początek poprzez tajemnicę chrztu, ale jednocześnie święci nie przemijają. I trzeba, żebyśmy dziękowali Bogu za te nowe wspólnoty modlitewne, apostolskie, które powstają na polskiej ziemi. Pozwólcie, że jeszcze jedno wspomnienie. Gdy po pielgrzymce Jana Pawła II właśnie pielgrzymowałem do grobu swojego patrona w czeskiej Pradze, spotkałem na ulicach następujące wypłowiałe, co prawda, ale napisy. Odmówiono nam prawdy. Obyśmy nigdy nie doświadczyli tego poprzez obecne i przyszłe pokolenia. Maryjo Polski, módl się za nami. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Z dawna Polski tyś królował.